Witam w nowym roku, rok 2022, w kolejnym starciu cywilizacji. Dziś naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk UKSW i dr Sebastian Duda, filozof, teolog, publicysta, więzi. Witam serdecznie. A porozmawiamy o podsumowaniu ubiegłego roku. No dopiero trzeci dzień roku 2022, więc czas podsumować rok 2021. No geopolitycznie zmieniło się bardzo wiele. Bardzo wiele zmieniło się też, jeśli chodzi o, może nie tak wiele, ale dalsze zmiany zachodzą, jeśli chodzi o życie Kościoła. Ale zacznijmy od tego, co panów zdaniem w tym roku było taką naprawdę najbardziej dominującą zmianą, takim procesem, który najsilniej naznaczył ten rok. I prosiłbym, żeby nie zaczynać od COVID-19 jednak. SARS-CoV-2 to jest oczywiście coś, co się dzieje i co pewnie będzie naznaczać rzeczywistości Kościoła i świata jeszcze przez wiele miesięcy, a być może przez wiele lat. Ale to zostawimy sobie na później. Jakieś inne wydarzenia i może zaczniemy od kiwającego bardzo aktywnie głową księdza profesora Kobylińskiego. Tak, osobiście uważam, że takim symbolem w roku 2021 był dzień 31 sierpnia, gdy do samolotu w Kabulu, w stolicy Afganistanu, wsiadał ostatni amerykański żołnierz. Osobiście uważam, że to jest punkt zwrotny w dziejach świata nowożytnego. Dlaczego? Ponieważ wycofanie wojsk amerykańskich i wojsk NATO z Afganistanu to jest takie symboliczne przejście od modelu świata jednobiegunowego z jednym supermocarstwem w postaci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i powolne przechodzenie do nowego ładu geopolitycznego w wymiarze globalnym. To znaczy w tym nowym modelu będziemy mieć kilka supermocarstw, oczywiście dalej Stany Zjednoczone, ale także Chiny, także Rosja, być może w przyszłości także Indie. No i nie wiadomo, jaką rolę będzie odgrywać w tym wszystkim Unia Europejska. W związku z tym osobiście uważam, że rok 2021 to jest taka cezura w dziejach świata nowożytnego, a tym symbolicznym wydarzeniem był dzień 31 sierpnia i moment, w którym ostatni żołnierz amerykański wsiadał do wojskowego samolotu w Kabulu. No i oczywiście mamy teraz na naszych oczach ten proces kształtowania się tego nowego ładu geopolitycznego. Oczywiście tutaj mamy także no, początek 20 stycznia roku 2021 nowej prezydentury, 46. prezydenta amerykańskiego, czyli Joe Bidena. Mamy oczywiście nowy rząd w Niemczech i Olafa Scholza. I tutaj tylko jeszcze taka jedna perełka, którą naprawdę chcę tutaj powiedzieć, ponieważ uważam, że to jest taka wisienka na torcie, gdy chodzi o nowość świata, w którym żyjemy. To jest z kolei 17 grudnia 2021 roku i 85. urodziny papieża Franciszka i w jaki sposób ten szczególny dzień przeżył prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Władimirowicz Putin. Otóż w ramach obchodów urodzin papieża został przygotowany specjalny list gratulacyjny przez władze Kremla. Nie jakiś krótki telegram, ale bardzo pięknie napisany list gratulacyjny urodzinowy. Do tego został dołączony bardzo piękny prezent w ramach obchodów 200-lecia urodzin, 200. rocznicy urodzin Fiodora Dostojewskiego, portret rosyjskiego pisarza. I oczywiście w dniu urodzin prezydent Federacji Rosyjskiej odbył długą, przyjacielską rozmowę z papieżem Franciszkiem. I to był jedyny prezydent, który miał zaszczyt przeżyć w tak zażyłych relacjach 85. urodziny papieża Franciszka. I te wszystkie informacje były bardzo dokładnie przekazywane przez rosyjską agencję TASS w różnych językach na cały świat. W związku z tym mieliśmy taki obraz pięknie prowadzonej, bardzo skutecznej polityki zagranicznej Rosji i kreowanie prezydenta Putina, jego wizerunku jako takiego właśnie męża stanu,
który ma przyjacielskie, bardzo bliskie relacje z papieżem Franciszkiem i troszczy się o pokój i sprawiedliwość w całym świecie. Już oddaję głos Sebastianowi Dudzie. Nie chciałbym, znaczy pociągniemy pewnie za chwilę ten temat, on geopolitycznie jest bardzo ciekawy. Stolica Apostolska, przynajmniej za czasów Franciszka, papieża Franciszka, bardzo jasno wskazuje, że ten, powiedziałbym, wielostronny ład światowy jest jej bliższy niż sytuacja, kiedy istnieje jedno mocarstwo ze Stanami Zjednoczonymi w tej roli. Tu papież Franciszek jako Latynos ma pewnie nieco inne spojrzenie na politykę amerykańską niż my Polacy. Także z przyczyn historycznych, dość oczywistych, ale zostawmy to na razie. Pytanie na razie do Sebastiana Dudy, do geopolityki pewnie wrócimy. A co twoim zdaniem było takim wydarzeniem tego roku najbardziej znaczącym, czy symbolicznie najlepiej oddającym sytuację w Kościele, w świecie, także w tej przestrzeni cywilizacyjno-politycznej? Co do świata, to ja się tutaj zgadzam z księdzem profesorem, geopolitycznych, prawda, uwarunkowań. To jest też ciekawe, uzupełniając po prostu obraz, może o takie fakty symboliczne, jak już powoli zaciera nam się to, no, ale inauguracja prezydentury Bidena to było symboliczne odsłonięcie kryzysu współczesnej demokracji. To jest ewidentne. Ten atak na Kapitol, który miał miejsce w styczniu zeszłego roku, to pozostanie w pamięci, świadczy o głębokim kryzysie po prostu instytucji politycznych amerykańskich, a także tego, co się dzieje z naszym światem. Ta demokracja jest niestabilna i to, że będziemy mieć świat wielobiegunowy, jakby stabilizacji struktur demokratycznych chyba w tym przypadku, w tym określonym momencie historycznym nie sprzyja. Końcówka roku to jest tak, że no nie tylko to, co się stało, zadziało pomiędzy Władimirem Putinem i papieżem Franciszkiem, to jest oczywiście zagrożenie bardzo realne wojną na Ukrainie. I to jest także jakby to polityczne przełożenie, tylko w jaki sposób Rosjanie, rząd rosyjski myśli o swojej roli, prawda, i sam Władimir Putin, który już, tak mamy tendencję myślenia o nim w kategoriach jakiegoś takiego polityka w średnim wieku, on się starzeje coraz bardziej i chyba myśli o sobie w perspektywie takiej, jak się wpisać w wielkoruską historię. Tak to przynajmniej interpretuję. I tutaj po prostu będzie dokonywać jakichś takich aktów, które mają go do tej historii wpisać jako taką wielką postać, przynajmniej w jego rozumieniu. To są bardzo niebezpieczne rzeczy. Ale jeżeli już mówimy, bo zapytałeś mnie o Kościół, to ja widzę dwa takie momenty. Pierwszym jest synodalności, który się zaczął. Nie wiemy, czy rzeczywiście będzie takim ostatnim mgnieniem, prawda, dawnego Kościoła, jaki znamy, pewnego typu katolicyzmu, który ewidentnie się kończy. Czy po prostu będzie jakąś nieudaną próbą reformowania kościelności. Się będziemy przekonywać w najbliższych latach. A druga rzecz to jest to, co się stało w kościele francuskim. I uważam, to są niesłychanie symboliczne rzeczy, także niesłychanie symboliczna sprawa dla współczesnego katolicyzmu w ogóle. Po pierwsze raport na temat dotyczący 7 dekad funkcjonowania Kościoła francuskiego, jego stosunku do afer tak zwanych pedofilskich, do skandali wykorzystywania osób małoletnich przez nie tylko duchownych, ale osoby związane z Kościołem, pracujące dla Kościoła we Francji. Po tym raporcie zostały zgliszcza. Zgliszcza w Kościele, który no, co prawda nie był mocny, jeśli chodzi o liczebność. Wiemy, że dotknęła go mocno sekularyzacja, że mam tendencje laicyzacyjne we Francji bardzo silne, ale wydawało się, że jeśli chodzi o duchowość, pewną strukturę i pewną atrakcyjną formę katolicyzmu, szczególnie po Soborze Watykańskim II, to był jeden z przodujących kościołów na świecie. W tej chwili właściwie nic z tego nie zostało, to są zgliszcza. Świadomość jest tego bardzo bolesna. A dodatkowo jeszcze to, co stało się w Paryżu na przełomie listopada i grudnia, czyli dymisja arcybiskupa metropolity paryskiego Ptita,
Uważam, że skandalu jednak, z pewnymi jakby niedopowiedzeniami. W Polsce usłyszeliśmy przede wszystkim głos papieża Franciszka, który tę dymisję przyjął bardzo szybko. Powiedział, że dokonał tego na ołtarzu hipokryzji, bronił arcybiskupa. Ale to, co się dzieje w mediach francuskich, to jest moim zdaniem jakiś typ medialnej kloaki, prawda? To też świadczy o tym, w jaki sposób Kościół jest tam traktowany. To znaczy jako instytucja absolutnie już niewiarygodna i jako wspólnota, która nie może z siebie wykrzesać żadnej energii do tego, żeby przedstawić światu pozytywną propozycję działania. Wszystko się oczywiście dzieje i teraz już mogę wrócić, bo nie zaczynaliśmy od COVID-u w drugim roku pandemii. I te fakty jakby tak się zbiegają symbolicznie właśnie z tym rozprzestrzenianiem się tej epidemii i tego, co się działo jakby i co się dzieje u nas w Polsce także w związku z rozwojem pandemicznych, prawda, pandemicznej, tragicznej sytuacji, no nie napawa optymizmem. To znaczy rzeczywiście mamy jakiś taki punkt przesilenia i chyba będziemy do tego 2021 roku wracać jako takiego punktu odniesienia dla nas w najbliższych latach, a może i później tak. Ja zatrzymam się na chwilę na tym upadku, dramatycznym upadku Kościoła we Francji, bo on jest bardzo symboliczny, bo powiedziałeś o raporcie, ale zanim był raport, to na początku roku mieliśmy dramatyczne sytuacje związane z pełnym ujawnieniem historii Jeana Vanier. Wcześniej mieliśmy sprawę dotyczącą Marii Dominique i Thomas Philippów. To jest oczywiście rok ubiegły jeszcze, czy dwa lata temu, ale on się toczył, ta sprawa toczyła się również w tym roku. Mieliśmy zarzuty wobec Marty Robin, te zarzuty są wciąż dyskutowane, one dotyczą, powiedziałbym, ściemniania, czy trochę udawania mistycznych przeżyć. To nie są zarzuty tej miary, co wobec Jeana Vanier, ale jednak poważne, biorąc pod uwagę wpływ Marty Robin na cały rozwój francuskiego katolicyzmu w drugiej połowie XX wieku, a i częściowo w pierwszej połowie, to też trzeba uczciwie powiedzieć. Mamy zarzuty wobec jej bliskiego współpracownika, współzałożyciela Ognisk Miłości. I to są już wprost zarzuty dotyczące kwestii seksualnych i wykorzystania małoletnich. Jeszcze parę innych spraw się przewinęło w tym roku. Także zarzuty dotyczące przemocy wobec sióstr zakonnych, wobec założyciela Instytutu Szenstadtskiego, także wobec innych znanych osób. No i to jest pytanie trochę o wiosnę Kościoła. Nam wszystkie te ruchy były przedstawiane i są przedstawiane nadal jako dowód na to, że Kościół jest bardzo żywotny. No i z tej ogromnej palety ruchów i francuskich, i do pewnego stopnia austriackich czy niemieckich zostały zgliszcza, to znaczy zostały jedne czy dwie wspólnoty, czy trzy, no tak powiedzmy. W przypadku części założyciele jeszcze żyją, więc też nie wiemy, co będzie dalej. To pamiętajmy, że często te zarzuty się pojawiają po śmierci założycieli. Kiedy są to charyzmatyczne postacie, to za ich życia jest to trudne. No i jest pytanie w takim razie, co z tą wizją reformy, która się miała dokonywać oddolnie. No i wygląda na to, że się nie dokonała. To jest też temat bliski księdzu profesorowi, bo część z tych ruchów przynajmniej to są tak zwane ruchy należące do charyzmatycznej tradycji Kościoła, czy szerzej do ruchu pentekostalnego już wewnątrz kościołów tradycyjnych, ale też powiedzmy uczciwie dalece nie wszystkie. To znaczy to nie wyjaśnia wszystkich tych problemów. A zatem no co dalej z duchowością, można powiedzieć, taką, czy co dalej z tą reformą, która się wydawała dokonywać? No i na naszych oczach, można powiedzieć, okazała się reformą, ja powiem łagodnie, przynajmniej dętą. To znaczy te zapowiedzi reformy przynajmniej były dęte, a kto wie, czy w ogóle jej nie było. Tutaj troszeczkę ironicznie uspokoję pana redaktora, ponieważ to wszystko, co przed chwilą pan redaktor powiedział, w Polsce jest tak spokojnie przyjmowane jako różne formy ataku na Kościół wiadomych sił i w Polsce katolicy raczej nie traktują poważnie tego, co przed chwilą pan redaktor powiedział. Mówię to ironicznie, ale niestety
tak to wygląda. To znaczy prawie nikogo w Polsce, gdy chodzi o kręgi katolickie, konserwatywne, centroprawicowe, nie interesuje głębiej to, co się dzieje z Kościołem katolickim w Europie czy na świecie. Dominuje kompletna obojętność i takie pragnienie świętego spokoju. A zgodzę się z panem doktorem Sebastianem Dudą, że na naszych oczach odchodzi do lamusa obraz katolicyzmu, jaki znaliśmy przez ostatnie stulecia. W związku z tym wieje wiatr historii, dzieje się wielka historia na naszych oczach i w najbliższych latach na zgliszczach będziemy tworzyć w pocie czoła nową postać Kościoła katolickiego w Polsce, w Europie i na świecie. Ale żeby jeszcze tutaj dolać trochę oliwy do ognia, no to nie jest tak, że źle jest w innych krajach, a u nas mamy same pasmo niekończących się sukcesów, ponieważ no wystarczy też podać liczby dotyczące krachu powołań kapłańskich i zakonnych w naszym kraju. Niestety dwie beatyfikacje prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej nie miały żadnego duchowego wpływu, gdy chodzi o krach powołań kapłańskich i zakonnych. Do połowy seminariów zakonnych w Polsce w roku 2021 nie wstąpił żaden nowy kleryk. To znaczy 19 seminariów zakonnych rozpoczęło rok akademicki 2021-2022 bez pierwszego roku studiów. No, czegoś takiego nie było chyba, nie wiem, w najnowszej historii naszego kraju. Podobnie, gdy chodzi o seminaria diecezjalne, w kilku nie było żadnego kandydata, a w niektórych był jeden i na przykład w Toruniu właśnie była taka sytuacja, że był jeden, ale później też wystąpił. Także w Toruniu mamy zero na pierwszym roku, a w ważnej archidiecezji gnieźnieńskiej, symbolicznej dla nas, mamy w ogromnym gmachu seminaryjnym jednego kleryka na pierwszym roku. W związku z tym ja bym porównał te informacje z Polski z tymi francuskimi informacjami i tutaj myślę, że w Polsce nie mamy też zbyt wielu powodów do radości, ale no, pyta pan redaktor Tomasz Terlikowski o reformę, co z tą wiosną Kościoła, co z ruchami charyzmatycznymi. No, ja bym powiedział tak, to znaczy najpierw diagnoza, a później możemy szukać rozwiązań. Uważam, że tutaj nie obejdzie się bez wskazania winnych, odpowiedzialnych w Polsce, w Europie, na świecie. To znaczy, owszem, będą pewne czynniki zewnętrzne, takie jak chociażby konsumpcja, dobrobyt czy sekularyzacja, które osłabiają Kościół katolicki, ale będą o wiele ważniejsze czynniki wewnętrzne, które doprowadziły do głębokiej utraty wiarygodności, szczególnie przez duchowieństwo, przez kardynałów, arcybiskupów, biskupów czy zakonników. I uważam, że nie uda się także w Polsce na dłuższą metę utrzymać takiej ciszy, takiego, można powiedzieć, letargu, takiej hipnozy. To znaczy będziemy przebudzeni z tej zimowej hipnozy, z tego zimowego letargu i przyjdzie czas, nie wiem, czy to będzie ten rok, czy najbliższe lata, ale dojdziemy także w Polsce do sytuacji, w której będziemy musieli z konieczności wskazywać winnych, odpowiedzialnych tej obecnej sytuacji, którą mamy w Kościele katolickim w Polsce i bez takich rozliczeń, no niestety z tej ciemności nie wyjdziemy. A tylko jeszcze jedno zdanie. Oczywiście rok 2021 to jest rozpoczęcie przez papieża Franciszka globalnego procesu synodalnego. No i to jest pytanie, czy w ramach tej dyskusji synodalnej są przewidziane jakieś takie merytoryczne dyskusje dotyczące diagnozy obecnej sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie, także gdy chodzi o pedofilię, gdy chodzi o skandale obyczajowe, gdy chodzi o określenie przyczyn, które nas do tej obecnej ciemności doprowadziły. Ponieważ jeśli ja słucham takich no, ogólnych dyskusji synodalnych w niektórych kręgach w Polsce,
dotyczących tego, co zrobić, żeby świat był lepszy, no to po prostu jestem tym głęboko przerażony, ponieważ z tak płytkiej, banalnej, powierzchownej dyskusji no, nic dobrego nie może wyniknąć. No i pytanie do doktora Sebastiana Dudy. Trochę to jest dyskusja pro domo sua, tak? To znaczy nie sposób tutaj nie nawiązać do tego, co się wydarzyło także w Polsce. Mnie jest to, no, znaczy nam obu jest dość trudno, bo obaj w tej procesie uczestniczyliśmy. Ale można powiedzieć, że raport Komisji Dominikańskiej dotyczący Pawła M. ujawnił, a także najnowszy numer Więzi dotyczący także problemu kontroli w ruchach charyzmatycznych, ujawnił, że Francja wcale nie musi być sytuacją wyjątkową, że także w Polsce, w części wspólnot charyzmatycznych, ale ja wiem, że nie tylko charyzmatycznych, tak powiedzmy uczciwie, to dotyczy także na przykład wspólnot o charakterze bardzo tradycyjnym. Przemoc, niekoniecznie seksualna, ale przemoc duchowa, psychiczna jest czymś na porządku dziennym i te sprawy już powoli wychodzą, tak jak powoli wychodzą sprawy nadużyć seksualnych dokonywanych w rozmaitych wspólnotach czy przez zakonników. Więc można powiedzieć, że z pewnym przesunięciem, ale w Polsce ten proces ujawniania problemów związanych z nowymi ruchami. Ja też nie chcę tutaj jakoś absolutyzować, jak się przyjrzymy ruchom w średniowieczu, to tam się też działo. To znaczy historycznie działo się też sporo, tylko mediów nie było, które by to opisały tak szczegółowo. Opisywano to w inny sposób. No ale dla nas problemem jest nie to, co się działo w średniowieczu, tylko to, co się dzieje w tej chwili. Pytanie o to, co się może wydarzyć w przyszłych latach. Ja nie jestem aż takim optymistą jak ksiądz profesor, że to w tym roku. Jakoś bardzo optymistyczny nie jestem. Chociaż gdyby mi ktoś powiedział w czasie tej rozmowy, takiej analogicznej rozmowy w 2021 roku, że Dominikanie powołają komisję i ja będę jej przewodniczącym, to też bym nie uwierzył, więc oczywiście ja jestem czarnowidzem, ale myślę, że ten proces będzie dłuższy. Ale właśnie, co z tą Polską i co z Kościołem w Polsce, także z tej perspektywy wspólnot i problemów z nimi związanych? Że będzie dochodziła do głosu świadomość. To się nie może stać od razu. I rzeczywiście także to, że skandale pedofilskie, tak zwane skandale pedofilskie, prawda, w Kościele, że to się toczy przez tak długi czas i ujawnianie tych spraw w różnych miejscach na świecie, towarzyszy temu ujawnianiu takie stopniowe odsłanianie się także na poziomie świadomościowym tego, co tak naprawdę zaszło. Na początku wydawało się, że to nie jest problem systemowy bardzo wielu osobom, tylko że to, nie wiem, są sporadyczne przypadki, jak bardzo często mówiono. Później widać było coraz bardziej, że ponieważ no, dotyczy to pewnej grupy duchownych, no, porównywano z innymi tam kategoriami, prawda, zawodowymi i próbowano jakby usprawiedliwić to, co się działo w Kościele katolickim. Dopiero po jakimś czasie przychodziła refleksja, że mamy do czynienia z pewnymi jakby przesłankami systemowymi, no, że tego typu rzeczy właśnie w taki, a nie inny sposób odbywały się w Kościele katolickim, tak by tłumaczone, że dochodziło do tuszowania tych przypadków, dlaczego dochodziło do tuszowania, że za tym stała pewna dość wadliwa teologia i formacja teologiczna. To był proces, który wcale nie był czytelny od samego początku, od kiedy te sprawy zaczęły być ujawniane. I ta świadomość nam towarzyszy i właściwie jesteśmy w takim punkcie, że już wiemy, jeśli chodzi o Kościół powszechny także, że no, fundamentalne będzie właśnie w kontekście dyskusji o synodalności przemyślenie roli kapłaństwa hierarchicznego na bardzo wielu poziomach. Jak to będzie wyglądało i czy w ogóle to nie spotka się z jakimś takim backlashem, prawda, z taką reakcją bardzo silną ze strony niektórych środowisk, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy te pewne świadomościowe procesy nie zostaną wstrzymane. Ale jeśli chodzi o nowe ruchy, czy w ogóle o przemoc we wspólnotach katolickich, to sytuacja jest dość podobna. To znaczy sam przypadek Pawła M. przez wielu jest traktowany jako taka sytuacja właśnie jako, nie wiem, coś sporadycznego, jako wypadek przy pracy. My wiemy, że to niekoniecznie tak jest, dlatego że cała ta afera ujawniła problemy strukturalne, nie tylko samego zakonu dominikańskiego wewnątrz strukturalne w Polsce,
i tego, co się dzieje, to znaczy problemy związane z tym, co się dzieje w ramach tak zwanego kierownictwa duchowego, czy prowadzenia wspólnot charyzmatycznych właśnie wewnątrz tych wspólnot. Nie ma odpowiedniej kontroli, nie ma superwizji, pozwala się na praktyki zupełnie absurdalne, które rodzą przemoc, generują przemoc. Nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności. Omijane jest prawo kanoniczne. To wszystko jakby składa się na bardzo taki niewesoły amalgamat. I to by było na tyle w dzisiejszym programie Starcie Cywilizacji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, a naszym gościom dziękuję za uczestnictwo. Do zobaczenia, mówi Tomasz Tarwikowski.